Witam ponownie po przerwie. Program Republika po południu i kolejny gość jest z nami w studiu. Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozmawiamy od paru dni o szykującej się zmianie traktatów europejskich, a co za tym idzie, o szykującej się zmianie Unii Europejskiej, która, jak twierdzą niektórzy komentujący te zmiany, przestałaby być związkiem państw narodowych, a stałaby się w konsekwencji superpaństwem. Czy to jest pańskim zdaniem już przesądzone? Czy coś może się jeszcze wydarzyć na drodze do tego stworzenia superpaństwa? Jakie będą konsekwencje ewentualnie stworzenia tego superpaństwa? No, ta droga jest wytyczona i elity unijne bardzo chciały, żeby w Polsce wygrała opozycja, bo ta opozycja tak bardzo kocha Unię, bardziej niż Polskę, że pewnie poprze te rozwiązania ku uciesze unijnych biurokratów, najbardziej niemieckich, bo tak naprawdę to nie będzie żadne super państwo, tylko państwo, w którym będą równi i równiejsi, czyli Niemcy, trochę Francja, a pozostali będą musieli robić na tych najbogatszych, żeby oni stali się mocarstwami. Więc to takie, no nie nazwałbym super państwa, tylko raczej podłe państwo. A to rzeczywiście jest niebezpieczne. Tymczasem w naszych szeregach tych niby to demokratów panuje przepychanka, chyba dla zamydlenia oczu, żebyśmy właśnie nie zajmowali się sprawami zasadniczymi, czyli tym, co grozi Polsce, a żebyśmy się przyglądali na to, kto tam będzie rotacyjnym marszałkiem. O tym sobie jeszcze porozmawiamy, o tej wewnętrznej polityce. Natomiast chciałbym ten temat właśnie pogłębić, ten istotny, jak pan minister powiedział, zmian, które się szykują w Unii. Ale skoro już pan przywołał opozycję, która szykuje się do przejęcia władzy w najbliższym czasie. Jednym z elementów tej opozycji jest Polskie Stronnictwo Ludowe. I część komentatorów wiąże pewne nadzieje, prawicowych komentatorów, właśnie z PSL-em, że no skoro PSL opowiadał się zawsze za polską gospodarką, za polskim rolnikiem, za polskim eksportem żywności, a konsekwencje tych zmian i idących równolegle zmian, nazwijmy, w obronie klimatu, tak? Bo wiemy, o co chodzi, pewne pakiety prawne, które mocno ingerują w gospodarkę i w rolnictwo, no to może PSL nie poprze tych wszystkich zmian, wyłamie się z tego chóru. Jak pan ocenia takie komentarze? No, oby tak się stało, chociaż a jest szansa na to? Jeśli chodzi o PSL, to oni raczej deklarowali niż popierali te rozwiązania. No, pamiętamy, kiedy już rządzili, raz rządzili z Lewicą, później rządzili przez 8 lat z Platformą, to właściwie ta obrona polskiego rolnictwa to była, jak to mówiło się przy COVID-zie, raczej bezobjawowa. Więc ja obawiam się, że tam będzie dyscyplina koalicyjna i w tych sprawach, powiedzmy, tych, których oni uważają, że będą się przedstawiać jako prawica, może nie będzie przymusu, no ale w tych sprawach dotyczących przeszłości Polski, budowania silnej Unii, bo oni tak mówią, że to będzie silna Unia, to i my będziemy silniejsi, no figa z makiem. Unia może będzie silniejsza, tylko to jądro Unii, a te wszystkie satelity, no, będą krążyć tak, jak im wyznaczy to centrum. No, centrum będzie się znajdować w Berlinie. A czy PSL będzie skłonny zrezygnować z tego swojego dziedzictwa ZSL-u i powrócić do, a właściwie no może przejąć to dziedzictwo prawdziwego PSL-u? No, mam wątpliwości po tym, jak rządzili razem z Platformą. Do najbrudniejszej roboty wynajmowany był Kosiniak, chociaż do podniesienia wieku emerytalnego na wsi kobietom o wiele lat. I bez mrugnięcia oka Platforma i Tusk kazali, to oni wykonali. No, taka jest rola przybudówek. W czasach PRL-u przybudówką był ZSL, dzisiaj w czasach, powiedzmy, tego PRL-u bis przybudówką jest PSL, a tą PZPR-em dzisiaj tak naprawdę jest Platforma.
W tych kwestiach, które są ważne w kontekście zmian Unii w Unii Europejskiej, pojawia się też, tam jest kilka takich kluczowych wątków, bo zmian ma być kilkadziesiąt, ale pojawia się gdzieś projekt Armii Europejskiej. Pan minister na pewno zetknął się z tym. Wczoraj pytałem o to przedstawicielkę Lewicy, panią poseł Prokop-Paszkowską, i ona z pełnym entuzjazmem mówi: Armia Europejska nie będzie przeszkadzać w żaden sposób armiom narodowym, a chyba lepiej, żeby było więcej niż mniej, tak? Sił, które będą bronić nas. No tak, tylko pytanie jest, przed czym będą bronić nas, będą bronić i kto będzie dowodził, jaka będzie doktryna obronna, czy to będzie tak naprawdę armia pod przywództwem najsilniejszego państwa, czyli pod przywództwem niemieckim, czy polskie wojsko wobec tego będzie podporządkowane dowództwu niemieckiemu, czy w związku z tym Niemcy nie będą zmierzać do wypchnięcia NATO z Europy i zastąpienia tego najsilniejszego sojuszu wojskami europejskimi, czyli coś w rodzaju jakiegoś nowego układu warszawskiego, czyli układu berlińskiego czy berlińsko-paryskiego. No to dla nas jest niezwykle niebezpieczne, dlatego że tak naprawdę polskie bezpieczeństwo gwarantują wojska amerykańskie w Europie, które w Niemczech są uważane za wojska okupacyjne i Niemcy bardzo chętnie by się ich pozbyli. No, a cała ta narracja dotycząca, że tak, że wojska amerykańskie nie gwarantują nam bezpieczeństwa, bo zdarzają się zamachy, a jakby było wojsko europejskie, to pewnie tych zamachów by nie było. Ja słyszałem tego typu wypowiedzi, to nie jest wymyślone przeze mnie, od ambasadora Francji, który przekonywał, że powołajmy tak naprawdę prawdziwą armię europejską, no, a Amerykanie są nam niepotrzebni. No cóż, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo, to są potrzebni. No jeżeli te wszystkie propozycje Unii Europejskiej, które teraz jest na, można powiedzieć, na debacie, by przeszły, no to polska suwerenność będzie zagrożona. Z jednej strony stracimy prawo weta i tak naprawdę to oni będą zarządzać chociażby naszymi lasami czy naszą polityką zagraniczną. Wojska amerykańskie pewnie będą rugowane i zmniejszane aż do likwidacji. No, kontrolę nad wojskiem przejmą najsilniejsi gospodarczo, ci, którzy mają najwięcej pieniędzy. Jednocześnie pewnie wtedy trzeba by znieść ograniczenia, jakie zostały na armię niemiecką po II wojnie światowej wprowadzone. No, na przykład oni nie mogą łodzi podwodnych z wyrzutniami rakietowymi produkować. Już nawet nam proponowali, że no my wam zrobimy te łodzie podwodne, tylko załatwcie zwolnienie z tego zakazu u Amerykanów. To tutaj jest to oczywista inicjatywa w interesie Niemiec, bo tak naprawdę to Niemcy na tym najbardziej skorzystają. No jak Niemcy korzystają, to i Rosja, bo przecież oni zawsze chcieli z Rosją się dogadywać, żeby dominować nad światem, konkurować z Ameryką. No dla nich ważniejsza jest konkurencja ze Stanami Zjednoczonymi niż jakieś tam bezpieczeństwo Polski. No cóż, to tam jakaś Polska dla Niemców. Polaczki to tam są właściwie potrzebni do tego, żeby wykonywali pewne brudne roboty, których Niemcy nie chcą wykonywać i których ci uchodźcy czy tam imigranci przybywający do Europy też nie chcą robić, bo nie tylko im się nie chce pracować, ale i nie potrafią, bo nawet wykształcenia nie mają. No więc los Polski zależy w dużym stopniu od tego, jakie będą rozstrzygnięcia. Czy PSL stanie na wysokości zadania? No mam wiele wątpliwości. No oczywiście trzeba się o to starać, zabiegać, tłumaczyć, no i też modlić. Będziemy gościć między innymi posła PSL-u, pana Jarosława Rzepę, za jakiś czas, więc na pewno zadam mu to pytanie, bo też jestem ciekaw, jak się
PSL na te kwestie zapatruje teraz, już zwłaszcza po wyborach, kiedy karty poukładały się nieco inaczej niż przed tasowaniem. Nieco się obawiam, że oni mówią, przecież to jeszcze przed nami, tego nie ma tak naprawdę. A czemu my się tak boimy tej Unii? Ten głos, taka narracja, że PiS straszy, jest z wielu miejsc słyszany. Wspomniana już pani poseł Prokop-Paszkowska wczoraj też starała się pewne pytania właśnie obracać w, no nie powiem w żart, ale że nadmierną że obawy są niepoważne. Między innymi właśnie kwestia weta poruszona przez pana ministra. Pani poseł w dość ciekawy sposób argumentowała, no, że skoro większość państw się z jakimś rozwiązaniem zgadza, to znaczy jest ono dobre. No dla jeżeli tych państw, ktoś, które się zgadzają. Ktoś torpeduje, no to znaczy jest w mniejszości. Jest szkodnikiem europejskim. Jest szkodnikiem, tak. No już tego słowa nie było, ale można się domyślić. Tak należy to rozumieć, że ci, którzy nie chcą się poddać tej narracji unijnej, szkodzą. Tak. Szkodzą Unii, szkodzą Polsce, w ogóle szkodzą naszym obywatelom. I tak naprawdę to PiS jest hamulcowym tego procesu, jak oni mówią, nieuniknionego. I żeby Europa w ogóle mogła konkurować ze światem, to musi się zjednoczyć. Musi, tak. No ja dziękuję. No widzę, że pan minister dobrze zna całą tą listę argumentów. No bo ja słucham różnych rozgłośni i w różnych rozgłośniach są różne argumenty podawane i z tamtej strony takie padają argumenty, że tak naprawdę o co chodzi? Przecież będziemy obywatelami Unii Europejskiej, czyli Europejczykami. Pozbądźmy się tych kompleksów polskości, tej byle jakości, tego, co tam Tusk nazywał, że się tego nawet chyba wstydzi czy brzydzi. No. No, to jest rzeczywiście nasza tożsamość. No a już pamiętamy czasy rozbiorów, gdzie nie było nas na mapie świata. Wtedy byliśmy taką wewnętrzną kolonią. Dzisiaj pewnie granic się nie zlikwiduje. Chociaż no, jak Rosja by tutaj przyszła, to ten dogmat obrony na Wiśle Europy, bo to nawet już wtedy nie byłoby Polski, tylko Europę byśmy na Wiśle może bronili. Ja dziękuję po prostu za te kolejne miliony ofiar Polaków. Mam nadzieję, że tam przynajmniej w części tych posłów opozycji obecnej, a niedługo być może w większości rządzącej, przyjdzie jednak refleksja, że mieliśmy miliony ofiar wtedy, kiedy nie była Polska suwerenna. Wtedy byliśmy biedni, wtedy byliśmy eksploatowani. Czy to było podczas zaborów, czy podczas okupacji, gdzie no, wyliczenia to chyba w bilionach złotych strat, tych transferów pieniędzy, przymusowych robotników, dostaw i tak dalej. Później przyszła Rosja sowiecka, która znowu nam kazała karmić połowę Rosji, bo nasze rolnictwo dzięki temu, że nie zostało skomasowane, jednak było wydajne i mogliśmy wyżywić nie tylko siebie, ale i tamtych gości z zagranicy. Choć przyszedł moment, kiedy wszystko jechało na wschód, a u nas był tylko ocet i przecier pomidorowy na półkach. Niestety młode pokolenie tego nie pamięta. Nie pamiętają kartek na wszystko, na buty, na cukier, na papierosy. Nie pamiętają tego upodlenia z kolei z tamtej strony i tego podlizywania się na kolanach wobec Rosji. Przypomina mi to do złudzenia dzisiejsze podlizywanie się pod Berlin. To teraz przejdźmy do spraw, które już pan minister zasygnalizował, czyli wewnętrzne układanie się partii wchodzących w skład tej koalicji. Ja używam takiego nieoficjalnego określenia centrolew, to jest nawiązanie do przedwojennego centrolewu, ale tylko z nazwy, tak? Bo składniki tych struktur są jednak no, zupełnie inne, no ale jakąś nazwę roboczą musimy mieć. Padła tam taka ciekawa koncepcja rotacyjnego marszałka Sejmu, ważnej osoby, konstytucyjnie jest to druga osoba w państwie. Mieliśmy okazję no raz się przekonać w bardzo tragicznych okolicznościach, tak, że gdy ginie prezydent, marszałek Sejmu staje się naprawdę bardzo ważną osobą dla funkcjonowania całego państwa. No i teraz jest koncepcja
dyskutuje się, czy będzie ich dwóch, czy będzie czterech, nie wiadomo. Jeśli dwóch, to prawdopodobnie pierwszym miałby być Szymon Hołownia, drugim Włodzimierz Czarzasty. To jest zupełnie nowe, niespotykane w polskiej polityce rozwiązanie. Jakby pan minister to skomentował? No, w jakimś sensie te partie, które nie wygrały wyborów, a mogą stworzyć większość, chcą dla siebie przyciągnąć jak najwięcej. No, liderzy chcą zajmować najważniejszą funkcję w państwie po prezydencie, bo to jest druga osoba w państwie, więc walka o to trwa, ponieważ zgodzili się na to, że przynajmniej na początku, bo pewnie premier też będzie rotacyjny, przynajmniej na początku Donald Tusk ma być tym premierem, dopóki się nie znudzi i tam nie zacznie więcej grać w piłkę niż zarządzać państwem, zresztą nigdy nie był zbyt pracowity. No to, to koncepcja rotacyjności i mówią, a w Unii Europejskiej to funkcjonuje i się sprawdza. No to, to jest właśnie kolejny przykład, że małpujemy bezmyślnie rozwiązania unijne, które być może tam mają uzasadnienie. U nas kompletnie uzasadnienie mają. Ale jakie są konsekwencje tego rotacyjnego marszałka, no tego, że to tak, myślę, że tu właściwie nitrasa powinni, bo to rotacyjna to jest ta szlifierka, którą by szlifowali, czy tam ucierali katolików. To on by najbardziej tutaj na rotacyjnego pasował. Ale rotacja to znaczy, że będzie rotacja prezydiów w ogóle, dlatego że jeżeli jeden będzie marszałkiem, a później przestanie być marszałkiem, to może któryś z wicemarszałków zostanie marszałkiem, a ten zostanie wicemarszałkiem, no będziemy mieli rotację cały czas. Ale zmienić marszałka można tylko głosowaniem, prawda? Tak, oczywiście. Trzeba odwołać wicemarszałków starego. Też. Niekoniecznie. Może się podać do dymisji. Aha. Chociaż ja wiem, że marszałkowie się tak przyzwyczajają do tego fotela i tak uwielbiają, że są no, fetowani. Tak jak marszałek Grodzki, przecież to widać było, że on wręcz się rozpływa nad sobą, jaki to on jest wspaniały marszałek. Więc tutaj jak będziemy mieli któregoś z tych panów, to ego nagle urośnie do tego stopnia, że pewnie sami się nie poddadzą do dymisji, a później odwołanie takiego marszałka, jeżeli to ugrupowanie, które tam stanowi cząstkę większości, bez niego się nie da odwołać takiego marszałka, to być może to jest taki zamysł, że któryś mówi, dobra, ja będę pierwszym rotacyjnym, a później o taką figę mnie odwołacie. No, ale to już jest problem tej koalicji antydemokratycznej, bo to nie są demokraci, tylko to są antydemokraci, jak słyszymy o tych odszczurzaniach z ust różnych prominentów PRL-u, to rzeczywiście można powiedzieć, że tu demokracji nie będzie. Będzie po prostu przykręcanie śruby i taka dyktatura, nie wiadomo, miękka, nie miękka. No w każdym razie zapowiedzi, że nas będą wsadzać do więzienia, czyli będzie to poważna dyktatura, popierana przez Unię, bo przecież Unia za nikim z nas się nie wstawi, bo powiedzą, no faszystów zamykają, no to słusznie, nie? No więc tutaj możemy mieć sytuację dosyć ciekawą. A co do tej rotacji, pożyjemy, zobaczymy. Ja się zastanawiam, jak to będzie wyglądało, jak dobiegnie ten okres, nie wiem, roku, no bo jak 4 lata, 4 chętnych, no to po roku by wypadało. Jakby było to za rok, jak będzie ustępował ten z któryś marszałków, który już poczuje się po prostu mężem opatrznościowym, może kandydatem na prezydenta Zjednoczonej Opozycji. Oczywiście ja to mówię z lekkim uśmiechem i lekko drwiąc, ale dla państwa to jest rzeczywiście nieszczęście, ta niestabilność, mimo że niby większość, ale ta większość nie będzie stabilna. No a ten program od sasa do lasa i to jak słyszymy, że będzie umowa koalicyjna, która będzie zawierała kilkanaście zaledwie punktów, tu 100 konkretów, a tu kilkanaście punktów i ileś tam protokołu rozbieżności. Czyli tak naprawdę nie będzie wspólnego programu, tylko będą jakieś zarysy. Zarządzanie krajem. No, to no zobaczymy. Zarządzanie i zemsta. Przekonamy się. To najważniejsze. Tak. Zemścić się na PiS-ie, powyrzucać tych dziennikarzy, którzy tutaj byli w mediach publicznych, zawłaszczyć te media, no i cała prawda, całą dobę będzie płynąć ze wszystkich mediów, no a później się wezmą za prywatne. No. Także Republika też pewnie kryzys będzie przeżyła. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Panie ministrze, bardzo dziękuję za wizytę, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Marek Suski był naszym gościem. Mimo wszystko, szanowni państwo, no, ci, którzy głosowali dzisiaj na Platformę, szybko się przekonają, że popełnili błąd i przynajmniej jakaś znaczna ich część
następnych wyborach albo nie pójdzie wcale, albo zagłosują na nas. Zobaczymy. Obronimy Polskę przed tymi wszystkimi złymi zakusami. Czekamy na kolejną rozmowę. Kolejnym gościem będzie pan redaktor Łukasz Pacholski. Dziękuję bardzo.